Po posortowaniu danych w zbiorach możemy zdefiniować cele i operacje, które użytkownik może wykonać z danymi. Możliwe działania to analiza danych, badanie danych i przeszukiwanie danych. Analiza danych jest przydatna do wizualizacji zjawiska jako całości, na przykład tematu historycznego. W tym przypadku celem jest obserwacja wszystkich danych, aby odczytać zjawisko w jego złożoności lub ekstrapolować trendy i cechy zjawiska zgodnie z makroperspektywą społeczną. Badanie danych może odbywać się na trzy sposoby. Może zacząć się od konkretnego pytania badawczego, aby znaleźć odpowiedź w danych zawartych w macierzy. Można je przeprowadzić, badając zbiór danych w jego kompletności, gdy nie ma konkretnych celów dochodzenia. Może też polegać na skupieniu uwagi tylko na niektórych danych ze zbioru związanych z konkretnymi celami. Przeszukiwanie danych rozpoczyna się od jednego lub więcej celów. W tym przypadku nie bierzemy pod uwagę macierzy danych w całości, a jedynie zmienne związane ze zdefiniowanymi celami. Dane są przeglądane w ich osobliwości lub według zbiorów. Aby podkreślić relacje między zmiennymi a danymi, możliwe jest również wykorzystanie topologii, w przypadku sieci danych, oraz kształtu, w przypadku danych przestrzennych, do podkreślenia zarówno relacji, jak i ich położenia w odniesieniu do jednego konkretnego kontekstu.